Rozmowa po dziewiątej. Łukasz Brodzik, dzień dobry. Sporo się ostatnio mówiło o połączeniu z Zielonej Góry do Gubina kolejowym, które po ponad 20 latach wraca i dziś nasz gość nadaje z Gubina przez łącze internetowe. Można także zobaczyć nas na radiowym Facebooku. Bartosz Żukowski, Stowarzyszenie Ojcostwo Powołaniem, jest naszym gościem. Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy i wszystkich, którzy nas oglądają na Facebooku Radia Zielone Góry. Choć miasteczko ojcowskie i Stowarzyszenie Ojcostwo Powołaniem to pomysł zielonogórski, to realizujecie go w Gubinie. Pan jest w miejscu, gdzie miasteczko ojcowskie zostało zbudowane. Co to za inicjatywa? To jest inicjatywa ojców, katolickich ojców, którzy od wielu lat już w Zielonej Górze i okolicach spotykają się na wyjazdach ojcowskich, ale spotykają się również na spotkaniach, szkoleniach, konferencjach, żeby umacniać swoje ojcostwo, męstwo, ale organizujemy też wydarzenia dla całych rodzin. One dotychczas się odbywały w Zielonej Górze lub okolicach, z racji tego, że większość z nas z ojcostwa powołaniem pochodzi z Zielonej Góry, zdecydowaliśmy się jednak pójść dalej. Zdecydowaliśmy się zorganizować większą imprezę, otwartą. Niekoniecznie zależało nam na tym, żeby to była Zielona Góra czy Gorzów Wielkopolski. Po prostu mogło być to dowolne miejsce w województwie i tak też się udało. Dzięki przyjaznym możliwościom porozumienia z różnymi osobami, dzięki współpracy ze środowiskiem, które z nami działa również w Gubinie, w Żarach, udało się znaleźć takie miejsce. Tym miejscem jest dzisiaj Stadion Miejski w Gubinie, w którym zbudowaliśmy, my to nazywamy miasteczko. To będzie wielki festyn rodzinny, w którym będzie okazja, żeby wspólnie, rodzinnie spędzić czas. Przyjeżdżają też rodziny, gdzie się rozbijają na polu namiotowym, spędzą z nami cały weekend, ale będą też tacy, którzy przyjdą tylko na parę godzin, żeby się miło pobawić, również poszkolić, nauczyć czegoś nowego. No właśnie, bo to miasteczko modlitewne to także takie zapoznanie z historią miejsca. Mowa tutaj o Gębicach. Tam przebywał święty Maksymilian Kolbe. To Gębica to jest miejscowość pod Gubińska. To jest też czas, żeby tą historię przypomnieć. Tak, tak. Staramy się wielopunktowo podejść do tematu. Faktycznie jednym z istotnych akcentów tego spotkania jest wspomnienie ojca Maksymiliana Kolbego, który przebywał w czasie okupacji niemieckiej właśnie w obozie, który się znajduje pod Gubinem w Gębicach. Tam będzie krótka uroczystość, przypomnienie historii tego miejsca, tych wydarzeń. Osoba ojca Maksymiliana, jego wizerunek i historia tego miejsca będzie również zaprezentowana tutaj na stadionie w Gubinie, gdzie jest tak lekko otworzony taki namiot, który ma przypominać namioty czy miejsca, które były również budowane w tych obozach jenieckich, w których przebywali jeńcy. Chcemy jakoś nawiązać do tej historii, historii człowieka, który oddał życie za ojca rodziny. Taka jest geneza, chociaż tutaj tych znaczeń jest i również historycznych i religijnych jest dużo więcej, ale o tym wszystkim możemy się dowiedzieć będąc na miejscu. No właśnie, zapraszacie Państwo tylko ojców? To miasteczko ojcowskie jest z nastawieniem na ojców rodzin? Dlaczego? Jak ta impreza będzie wyglądać? No właśnie, ono jest ojcowskie, dlatego że inicjatywa wychodzi od ojców, ale w rzeczywistości to jest impreza rodzinna, więc przyjeżdżają tu całe rodziny i będą tu, albo już częściowo są nasze rodziny w namiotach, będziemy nocować na obrzeżach tego stadionu, na terenie stadionu. Przyjadą też rodziny, które będą tu przez parę godzin. Znajdzie się tutaj ciekawe zajęcie dla naprawdę małych dzieci, ale również dla nastolatków i dla dorosłych, dla mężów i żon. Mamy przygotowane konkurencje dla małych dzieci sportowe, konkurencje sportowe dla nastolatków i całych rodzin. Mamy przygotowane warsztaty z modelarstwa, z majsterkowania, warsztaty artystyczne. Jest strefa bobasa dla
dla mam z małymi dziećmi, w której można odpocząć, nakarmić dzieci, przewinąć. Jest też strefa cateringu oczywiście, jest ta strefa snu, w której będą wydzielone miejsca do biwakowania w namiotach. Będzie też strefa, w której można się nauczyć grać na bębnach afrykańskich. No, tych atrakcji jest mnóstwo, ich wszystkich nawet w tym momencie nie wymieniłem. Jeszcze będzie jedna też istotna dla nas strefa, w której będzie można wysłuchać ciekawych warsztatów, szkoleń. To będzie strefa warsztatów dla dorosłych. W tym czasie dzieci będą mogły uczestniczyć naokoło tego namiotu w innych wydarzeniach bez udziału rodziców. Mm-hmm. Państwo w swoim stowarzyszeniu skupiacie się na wsparciu ojców. To pytanie w takim razie o kondycję współczesnych mężczyzn, współczesnych ojców. Pewnie taką tutaj genezę tego, jaka jest ta kondycja. Państwo, tworząc stowarzyszenie, próbujecie sprawdzić, czy dowiedzieć się, jak to wygląda dziś. No faktycznie kondycja jest różna, to każdy z nas pewnie osobiście też może zaobserwować, ale wydaje mi się, że jest jedna kluczowa sprawa, która decyduje o tej kondycji ojcostwa czy męstwa w rodzinie, to jest świadomość odpowiedzialności tej roli, odpowiedzialności wobec rodziny i również odpowiedzialności społecznej, roli ojca mężczyzny w rodzinie. Świadomość. My zwracamy dużą uwagę również na to, żeby faktycznie szkoleniami, spotkaniami, rozmowami uświadamiać siebie i kolegów, znajomych w naszym środowisku, ale również osoby przypadkowe o odpowiedzialności mężczyzn za życie społeczne i rodzinne. I wydaje mi się, że od tego trzeba wyjść. No właśnie, czy ta świadomość nie jest czasem zagłuszana przez różnego typu sprawy codzienne, a czasem ojcowie nie są odciągani od swojej roli w dzisiejszych czasach? Znaczy, wydaje mi się, że jesteśmy wszyscy odciągani od swoich ról na każdym kroku. Z różnych powodów. Jest tak wiele możliwości interakcji dzisiaj, tak wiele nowoczesnych technologii, urządzeń, które z każdej strony chcą zyskać naszą uwagę, więc to tylko od naszej świadomości, jak używać tego życia, jak funkcjonować w tym dzisiejszym nowoczesnym świecie, zależy, czy będziemy mieli też świadomość tych ról, które są z nami bez względu na to, czy jesteśmy w XIX, XX czy XXI wieku. Zagonieni ojcowie, zapracowani często na jednym, dwóch etapach, ojcowie nieobecni, pracujący za granicą. Z jakimi trudnościami spotyka się współczesna rodzina pod tym kątem? To wszystko, co pan redaktor teraz powiedział, to wszystko nas też dotyczy osobiście. I każdy z nas, nawet przygotowując się do tej inicjatywy, przerabiał te sytuacje, trudności w zgraniu tego z czasem, w pogodzeniu pracy, domu rodzinnego, również z taką dodatkową aktywnością. Więc faktycznie tych wyzwań jest mnóstwo i nie jesteśmy w stanie ich wszystkich jednocześnie pogodzić. No, musimy wybierać, więc ja uważam i wielu z nas uważa, że to jest sztuka wyboru i decydowania tego, co jest ważniejsze w naszym życiu. Sztuka przypomnienia sobie, jakie są faktycznie najważniejsze dla nas osobiście wartości, bo faktycznie nie każdy z nas ma dokładnie te same wartości. Nie dla każdego są ważne te same sprawy w życiu. Ważne, żebyśmy, jeśli chcieliśmy tym żyć, to żebyśmy potrafili sobie przypomnieć, że jest dla nas ważne być dobrym ojcem, mężem, dobrym pracownikiem, abyśmy umieli się tego trzymać przez lata. Kim w takim razie jest, kim powinien być ojciec dla swoich dzieci w swojej rodzinie? Ja myślę, że ojciec powinien być przykładem, co jest chyba najtrudniejsze. Bo to znaczy, że musimy żyć tak, jakbyśmy chcieli, żeby nasze dzieci żyły, a nie naszych dzieci uczyć tego, jak mają żyć, chociaż faktycznie tymi ideami, tych idei nie praktykować. Także to jest najtrudniejsze, być przykładem, być również zaangażowanym w życie rodzinne i odpowiedzialnym za wszystkie inicjatywy, za sprawy, których się podejmujemy, za wychowanie dziecka,
również sprawy materialne. Oczywiście tych aspektów jest mnóstwo, ale wydaje mi się, że przykład, odpowiedzialność dla mnie osobiście to są te elementy, które od których wychodząc faktycznie możemy mówić o odpowiedzialnym ojcostwie i rodzicielstwie. No to na koniec zapytam, jak do was trafić, do Gubina, gdzie was znaleźć i kiedy to wszystko się zaczyna, a kiedy kończy? Zaczynamy dzisiaj o godzinie 16 oficjalnie, chociaż jesteśmy już teraz i można do nas dołączać po południu, nawet od godziny 14, rozwijać swoje namioty. Trzeba się oczywiście zgłosić. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie ojcostwopowołaniem.pl, / miasteczko. Można do nas dotrzeć samochodem z odległych zakątków naszego województwa i nie tylko, bo dojeżdżają do nas osoby również z województwa dolnośląskiego. Można do nas dotrzeć pociągiem. Specjalny pociąg jedzie jutro z Wrocławia przez Głogów, Nowol-Sól, Zieloną Górę, Czerwieńsk, Krosno-Odrzańskie do Gubina. Po drodze jeszcze kilka innych miejscowości mija. Ten pociąg zatrzymuje się dosłownie kilkaset metrów od Stadionu Miejskiego w Gubinie. Stadion Miejski w Gubinie jest na ulicy Generała Sikorskiego. Jest tylko jeden taki duży stadion w mieście, więc żaden problem, na pewno da się trafić. No więc zapraszamy. Jesteśmy od godziny 16 oficjalnie w sobotę do niedzieli, do około godziny 13-15. Tak myślimy, że tak będą wyglądały te imprezy i zabawy. Program całego wydarzenia jest na stronie internetowej, na naszym profilu facebookowym. Zajrzyjcie tam, zobaczcie, jeśli znajdujecie chwilę, żeby do nas dołączyć, to serdecznie zapraszamy. A będzie można między innymi także pofrunąć na chwilę balonem w górę, więc moc atrakcji dziś, jutro i pojutrze w Gubinie. Dziękuję panu za rozmowę z miasteczka ojcowskiego. Bartosz Żukowski, Stowarzyszenie Ojcostwo Powołaniem, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia w Gubinie. Łukasz Brodzik mówię, do usłyszenia. Rozmowa po dziewiątej.